Witam ponownie w piątek, dzisiaj mamy 17 dzień lutego, z tej strony Łukasz i sprawdzamy sytuację techniczną, tym razem na amerykańskim indeksie, na S&P 500. Interwał jednogodzinowy, wyznaczamy możliwą korektę prostą, 1 do 1, równość fal, dosyć dobrze potwierdzony poziom 2332, zwróćmy uwagę na ten dołek, 15 dzień lutego, dosyć ważny punkt odniesienia, kolor zielony, kolor popytowy, dlatego że w tym miejscu spodziewamy się jakiegoś uaktywnienia popytu, jakiejś wyraźnej reakcji cenowej, najbliższe wsparcie, no i przede wszystkim korekta prosta. Jaki mamy trend, wszyscy wiemy, gdzieś tam te szklane sufity się znajdują dopiero na poziomie 2350 i to wynika z bardzo szerokiego mierzenia, z mierzenia dziennego i mierzenia miesięcznego. Na dziennym nawet nie jest to tak dobrze widoczne, na interwale miesięcznym już Wam pokazuję, jak, czy nawet na tygodniowym, jak to widzimy. Zwróćcie uwagę na sam sposób pomiaru, czyli ostatnia bardzo duża korekta 2015-2016, czyli zahaczamy tak naprawdę o dwa lata i zewnętrzne mierzenie, okolice 2340-2350. Interwał jest bardzo szeroki, a więc czas reakcji i przede wszystkim jakby czas, w którym rynek może wypełnić ten układ, również będzie pewnie wydłużony. Więc to jest jedynie poglądowo, skupiamy się bardziej realnie to, co nas interesuje intradayowo, a intradayowo powinien nas na pewno interesować ten poziom, czyli najbliższe wsparcie na amerykańskim indeksie na S&P, okolice 2332.